musi istnieć jakaś kontrola zewnętrzna poza prezesem sądu, który dysponował wszelką wiedzą o tym, co się dzieje z podsłuchami sądowymi. Mało tego, który do niedawna imiennie mógł wskazywać sędziów, którzy zajmą się danym wnioskiem o podsłuch. Podczas gdy wszystkie inne sprawy w sądzie były losowane, sprawy o podsłuch jeszcze kilka miesięcy temu był imiennie przydzielany sędzia. I taki sędzia jak ja po prostu już nie trafiał tam przy odpowiednich prezesach.